Szanowni Państwo, nie ma dzisiaj z nami pana profesora Michała. Niestety druga osoba, która podejmowała się tego szczytnego obowiązku otwierania i przedstawienia gości, pan profesor Paweł Spotorza. No niestety życzymy mu dużo zdrowia i szybkiego powrotu. W związku z tym, ponieważ kolega Krzysztof, który jest organizatorem tego spotkania, jest przesadnie zdolną osobą, nie chcę powiedzieć parę zdań, że się cieszy. Ja zostałem wyznaczony do tego zadania. Cieszę się więcej niż bardzo, przepraszam za ten język polski, ponieważ okazja dzisiaj jest wyjątkowa. Jak Państwo widzą, głównym aktorem tego spotkania jest pan dyrektor Edward Hałajko. Osoba, której nazwisko zbyt często w tym tomie, w tych trzech tomach monografii nie pada, ale osoba, bez której działalności, wieloletnich starań, ta książka by nie powstała. Zdaję sobie sprawę, że wydanie książki, napisanie książki to jest wierchuszka, końcówka, nadbudowa. Najważniejsze jest to, żeby przekonać władze miasta, sponsorów, osoby, które mogą to wesprzeć, żeby ten rodzaj dzieła powstało. Więc za tym wszystkim stał pan dyrektor muzeum, który dzisiaj przedstawi te trzy tomy, te wspaniałą, które powstały z okazji 800-lecia powstania Nysa. Jak wiemy wszyscy, Nysa jest starsza oczywiście, ale to Niemcy twierdzą, że to jest 800 lat i już chyba tego wstrzymajmy się. Nikt nie będzie w stanie podważyć. Wyjątkowe miasto i ja ze wstydem muszę powiedzieć, że dopiero przygotowując, pisząc skromny przyczynek, to mnie dotarło do mnie, jaką rangę Nysa ogrywała na Śląsku, że obok Wrocławia to właściwie było drugie miasto, które funkcjonowało w tej sferze ówczesnego świata europejskiego, ten okres późnego średniowiecza, to centrum na tych szlakach od Wrocławia do Pragi i nie tylko. Czasem biskupie, też drugi złoty okres, oczywiście trzeci złoty okres, to jest nasz okres. Wszyscy o tym wiemy, dlatego też szczególnie się cieszę, że władze miasta, że udało się panu dyrektorowi przekonać władze miasta, żeby ten trzeci tom był poświęcony okresowi Polski Ludowej XXI wieku. Chyba mądra decyzja, nie chcę już przedłużać tego powiedzenia. Oddaję głos. Pół godziny ewentualnie. Dziękuję bardzo. Postaram się. Jeszcze chciałem powiedzieć, że myśmy też wydali, może nie trzy tomy, parę lat temu, tak? Tomy jednotomowe i stanie ukazy. O 800-lecia miasta. Pamiętam, ale tak, to też było 800. Takie, bo te starania o przekonanie władz miasta to jest jednak punkt wyjścia i to jest chyba 60-70% przygotowania każdej publikacji, tego rodzaju oczywiście. Dziękuję bardzo za to wprowadzenie. Doktor Bernard Linek też tak skromnie nie podkreślił swojej osoby, ale jest współautorem tego, nazwijmy to jednak, sukcesu. Nie bójmy się użyć tego słowa. Za chwilę o tej publikacji też powiem. Ja jeszcze pozwolę sobie mimo wszystko wziąć ściągę, ponieważ 800 lat to jest dużo. Tutaj mam chyba 90 slajdów. Zobaczymy, do którego momentu zdążymy dojechać. Ale zaczynamy od tej publikacji. Rzeczywiście powodem wydania tej publikacji było 800-lecie miasta, które obchodzone było w zeszłym roku. Data jest dosyć umowna. Pierwszy dokument mówiący o Nysie jest z maja 1223 roku, ale tam już jest mowa o Nysie. Natomiast nie ma dokumentu lokacyjnego. Badacze, którzy pracowali też nad tą monografią, stwierdzili, że to jest około 1215 roku. To jest lokacja miasta i to też potwierdzają badania archeologiczne. W ostatnim czasie prowadziliśmy dużo badań archeologicznych. Ja jeszcze tak króciutko o sobie, a bardziej o mojej instytucji. Otóż 10 rok jestem dyrektorem Muzeum Powiatowego w Nysie. Dlaczego powiatowego? No ponieważ to jako jedno z nielicznych muzeów w Polsce jesteśmy finansowani przez powiat w całości. Za wyjątkiem pewnych projektów to finansuje nas samorząd powiatowy, co no nie wiem, czy jest najlepszym rozwiązaniem, ale jest jakie jest. Muzeum, krótko jeszcze,
To jest muzeum, które powstało w roku 1897 i być może niewielu z Państwa wiecie, że jest to najstarsze muzeum w ówczesnej rejencji opolskiej. W Opolu powstało dopiero 3 lata później, natomiast jest to jedno z 3 muzeów tamtejszego Śląska. Wcześniej powstało we Wrocławiu i w Legnicy. Także muzeum o bardzo bogatych tradycjach. W zeszłym roku obchodziliśmy 125-lecie. Mamy też bardzo bogate zbiory. Zachęcam tutaj do odwiedzenia naszego muzeum, ale też możecie Państwo zobaczyć to, co mamy na naszej stronie internetowej. Jeszcze jeżeli chodzi o publikacje, otóż muzeum od kilku lat z powodzeniem wydaje publikację Nyskie Szkice Muzealne. To jest tom z zeszłego roku i to jest podwójny tom z lat 2021-2023. Mogę tak puścić Państwu, żeby zobaczyć. Ten ostatni tom jest głównie poświęcony właśnie badaniom archeologicznym. Otóż w ostatnich latach Nysa przeżywa boom inwestycyjny i w związku z tym też mamy okazję do przeprowadzenia badań archeologicznych. Muzeum ma dział archeologii, mamy świetnych archeologów, którzy oczywiście występujemy o te badania w sposób czysto komercyjny i te inwestor, wykonawca płaci nam za to. Nie ukrywam, że stosujemy ceny takie, żeby uzyskać te badania. To się wiąże z tym, że mamy pewność, że te badania są wykonane w sposób rzetelny i to, co tam odkryjemy, do nas dotrze. W tym tomie mamy opisane badania na 23 arach na jednej działce w śródmieściu miasta, gdzie już wstępnej selekcji, po oczyszczeniu uzyskaliśmy 1,5 tony artefaktów. Także to też świadczy o tym, jak bogate było miasto od początku, od lokacji do 1945 roku. Łącznie ze skarbem monet, prawie 1000 srebrnych monet odkryliśmy. Także takie jeszcze są ciekawostki. Ale wracając do tej historii miasta, o samej publikacji już było powiedziane. Ja zabiegałem 10 lat mniej więcej o to, żeby tą publikację wydać. Pracę nad tą publikacją zaczęliśmy w 2021 roku, kiedy miałem zapewnienie władz miasta, że będzie finansowanie. No i wówczas zacząłem to pisać artykuły, koordynować to wszystko. Miały być 2 tomy, ale z uwagi na obszerny materiał uznaliśmy, że trzeci tom, który zatytułowany jest Śląski Feniks Nysa 1945-23, czyli to, co się wydarzyło już po zakończeniu wojny i do współczesności, jest to opisane. Redaktorem pierwszego tomu jest profesor Wojciech Kucharski, redaktorem drugiego i trzeciego tomu jest Tomasz Przerwa. Autorzy są tutaj wymienieni i też opisani. Ale historia Nysy jest dosyć nietypowa na mapie Śląska. Otóż wszystko zaczęło się właściwie w roku 1000 od erygowania diecezji wrocławskiej. Po zjeździe w Gnieźnie została utworzona diecezja wrocławska i kolejni biskupi wrocławscy jako dobra stołowe pozyskali ziemię wokół i właściwie w kasztelanii Otmuchowskiej. I ta kasztelania Otmuchowska to jest właśnie zamek w Otmuchowie. Oczywiście mamy tylko takie XVIII-wieczne ryciny. Nie mamy wcześniejszych żadnych źródeł ilustracyjnych. Otóż kasztelania Otmuchowska już jest potwierdzona w bulli papieża Hadriana w 1155 roku. Czyli wówczas jest to potwierdzone, że biskupi wrocławscy otrzymali tą kasztelanię. Tutaj można dodać, że już parafia świętego Mikołaja w Otmuchowie to jest rok 1244, a jeszcze w roku 1386 została utworzona jedna z 10 kolegiat na Śląsku kolegiat,
Jest to o tyle ważne, że kolegiaty miały wpływ na wybór kolejnych biskupów. I ta kolegiata w Otmuchowie funkcjonowała do roku 1477, później została przeniesiona do Nysy. I wówczas zaczyna się też na początku XIII wieku akcja lokacyjna, akcja kolonizacyjna. Biskupi na tym swoim terenie lokują większość tych miejscowości, które do dzisiaj są, czyli można powiedzieć, że te wioski, które mamy wokół Nysy i Otmuchowa, zostały już w XIII wieku lokowane. No i wówczas też została lokowana Nysa, już o tym wcześniej mówiłem. Dlaczego w tym miejscu? Otóż Nysa znajdowała się w dogodnym miejscu na przecięciu rzeki Nysy Kłodzkiej, rzeki dosyć takiej niepokornej, która potrafi być bardzo łagodna, ale potrafi być bardzo wartka i też często są powodzie. Zresztą doświadczyliśmy tego też w ostatnim czasie, chociażby powódź w roku 1997. Na tym to działa, nie? Taki wskaźnik. Tylko, że nie będzie widać, bo... A, okej. Okay. Na ekranie są głównie. Tutaj mamy Śląsk na przełomie XI i XII wieku. Tutaj mamy zaznaczony Otmuchów, ale nie ma jeszcze Nysy. I tą czerwoną linią jest zaznaczona przesieka. Otóż ta przesieka, czyli bardzo gęsty las, i tutaj na południu góry Jeseniki oddzielały ten teren Śląska od pozostałych obszarów. Dostęp, komunikacja między Wrocławiem a Opolem owszem była tędy możliwa, ale już komunikacja tutaj na południe nie była możliwa. I dlatego ta akcja kolonizacyjna miała na celu utworzenie systemu miejscowości, no i przetrzebienie też tego lasu. Dzisiaj z tego lasu niewiele już zostało, a granica terenów biskupich, wówczas jeszcze nie książęcych, mniej więcej sięgała szczytów Jeseników, czyli szczytu Pradziału. Tu mamy na tej mapie pokazaną zasięg kolonizacji. To jest określone na tej mapie jako kolonizacji niemieckiej. Powiedzmy, tego się trzymajmy, ale to nie tylko byli Niemcy. I jak widzicie Państwo, tutaj w tym pasie największy jest zasięg tej kolonizacji. Jest tutaj już ta wymieniona Nysa i Głuchołazy. To były tereny bardzo luźno zasiedlone. Niewiele miejscowości wcześniej występowało, stąd były to tereny atrakcyjne dla nowych kolonizatorów. O lokacji miasta Nysy już mówiliśmy. Pierwszy biskup Henryk z Wierzbna. Tutaj mamy jedna z pierwszych monet bitych w Nysie. Biskupi przez 500 lat prowadzili działalność menniczą w Nysie i w zasadzie wszyscy kolejni biskupi bili swoje monety, łącznie z monetami złotymi. Monety złote, złoto czerpano z pobliskich Zlatych Chor, które były na terenie władztwa biskupiego. Biskup Henryk z Wierzbna jest o tyle taką postacią tutaj ważną. Otóż on pierwszy zaczął używać tytułu książęcego. I wówczas zaczyna się historia Nysy, historia ziem, jako historia miasta biskupiego. Biskupi wrocławscy z racji posiadania tych ziem nosili tytuł książęcy. Ostatnim biskupem, który nosił taki tytuł, był Adolf Bertram, który zmarł w roku 1945 na zamku w Jaworniku, używał tego tytułu książęcego. Przy czym biskupi wcześniej, bo już w czasie sekularyzacji, utracili swoje dobra, ale o tym może zdążymy powiedzieć później. Pierwszym, tu jeszcze na tej mapie mamy pokazanych 38
kolejnych biskupów wrocławskich noszących tytuł książąt nyskich od roku 1302 do roku 1945 i miejsca ich pochodzenia. Tutaj widzicie Państwo, jest Nysa, tutaj jest Śląsk, ale mamy też biskupów pochodzących z Warszawy, z Krakowa, z Wiednia, Graz, a nawet z Paryża i z Niemiec zachodnich. Także z wielu terenów Śląska, można powiedzieć, wszystkie drogi prowadzą do Nysy. Stąd też Nysanie lubią czasami używać tego określenia Śląski Rzym, ale o tym może później też zdążymy powiedzieć. Określenie, które tak naprawdę na początku zaczęli używać protestanci w sposób pejoratywny. To w czasie reformacji i kontrreformacji. Lokacja miasta przed 1223 i tutaj mamy układ urbanistyczny, który zachował się do dzisiaj. Do dzisiaj też tych kilka charakterystycznych budowli, no przede wszystkim z tą wielką budową tak zwanej katedry, ale to jest kościół parafialny świętego Jakuba i Agnieszki. Ratusz też z wieżą ratuszową, do dzisiaj się zachowały te budowle. Do dzisiaj mamy gdzieniegdzie szczątki murów miejskich. Tutaj też był już w XIII wieku zamek, czyli drugi zamek po tym zamku w Otmuchowie. Biskupi mieli drugi zamek. Jako taką pewną ciekawostkę można powiedzieć, tego tak dokładnie tu nie widać, ale Nysa była lokowana na wyspie. Otóż tutaj mamy rzekę Nysę Kłodzką, a tutaj mamy rzekę Białą, która opływała tą lokację. Oczywiście ta rzeka została wykorzystana po to, aby zrobić fosy miejskie. Przez środek miasta przepływał też ciek wodny, który zarówno zasilał miasto w wodę, ale też był wykorzystywany jako napęd do różnych urządzeń hydrotechnicznych. No i otoczona murami, z czasem te mury były podwójne. Tutaj było stare miasto z własną parafią świętego Jana, nie otoczone murami. To miasto to przypłaciło w czasie wojen husyckich. W roku 1428 husyci całkowicie splądrowali, zniszczyli, spalili stare miasto, ale właśnie to miasto otoczone murami ocalało właśnie dzięki tym murom. Później stare miasto zostało całkowicie już rozebrane, łącznie z tymi kościołami, które tutaj się znajdują w XVII wieku, kiedy przygotowywano się na zagrożenie przede wszystkim ze strony tureckiej i budowano nowożytne fortyfikacje. Bryła kościoła świętego Jakuba i świętej Agnieszki. Taki kościół powstał w XV wieku, ale pierwszym kościołem jest kościół romański. Tutaj na planie tego współczesnego kościoła po powodzi w roku 1938 odkryto w podziemiach właśnie pozostałości kościoła romańskiego i tutaj są relikty, detale architektoniczne, kamienne, które zresztą mamy, przechowujemy w muzeum, świadczące o tym, że w XIII wieku był już kościół murowany. Zamek, o którym wspominałem, ten z połowy XIII wieku, tutaj mamy rycinę z XVIII wieku. Tu jest tak zwany dwór biskupi. Te zabudowania na pierwszym planie się zachowały do dzisiaj, a tutaj w centrum był właśnie ten zamek z wieżą zamkową. Niestety w XIX wieku został rozebrany. Natomiast tutaj mamy narożnik pałacu biskupiego, który powstał w XVIII wieku. Do dzisiaj właśnie muzeum tam funkcjonuje i most arkadowy, którymi te dwie budowle są połączone. Cofniemy się troszeczkę. Kiedy powstała Nysa, kiedy była lokowana Nysa, no, najważniejszym zadaniem było zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom. Początkowo nie były to mury, tylko były obwałowania wykonane z ziemi i z drewna, tak mniej więcej mogły wyglądać i otoczone fosą. Natomiast później to są relikty murów, jakie zachowały się do dzisiaj, takie malownicze zdjęcie. Ten mur do dzisiaj jest, tak mniej więcej wygląda rekonstrukcja rysunkowa tego muru. Mury sięgające 8 metrów, z czasem doszła też druga linia murów. Do dzisiaj zachowały się dwie bramy, dwie wieże przybramne,
Wieża Ziembicka i Wieża Wrocławska. Tak jak już wcześniej wspomniałem, w roku 1428 Husyci oblegali miasto, bardzo mocno zniszczyli przedmieścia, to tak zwane Stare Miasto, ale dzięki murom miasto ocalało i była w tym też duża zasługa cechu rzeźników. I to jest pomnik rzeźnika, który właśnie został wystawiony w okresie międzywojennym w przestrzeni miasta, właśnie upamiętniający tamte wydarzenie. Nysa stała się ważnym centrum politycznym, ważnym centrum administracyjnym. W Nysie odbywały się zjazdy. Od roku 1497 kolejni władcy Śląska, wybrani przez króla, nosili tytuł starosty generalnego Śląska. Pierwszym królem to był Maciej Korwin i najczęściej był to właśnie biskup wrocławski z tytułu posiadania tytułu księcia Nyskiego, był starostą generalnym Śląska. Tyle ważne, że ten tytuł był zwierzchni dla wszystkich urzędników na terenie Śląska, czyli biskup w tym momencie łączył dwie władze, jedną tą duchową, tą kościelną, a drugą jeszcze tą świecką. I stąd też odbywały się zjazdy. W czasie jednego z tych zjazdów w roku 1497, tutaj mamy XIX-wieczną rycinę pokazującą ścięcie księcia Mikołaja II, księcia opolskiego. No i tutaj mamy też jakby dwie historie z perspektywy dwóch miast, suwerennych państw. Państw, czyli księstwa opolskiego i księstwa nyskiego. Otóż zapewne znacie Państwo tą historię. Ostatnio nawet jest chyba kręcony film, być może nie, już jest, a być może niedługo się ukaże. Książę Mikołaj zaatakował księcia Kazimierza Cieszyńskiego i biskupa Rota, księcia Nyskiego. Nie wiemy, jakie były tego przyczyny. Przypuszczalnie bał się, że zostanie pojmany, ale to chyba jednak było nieporozumienie. Schronił się w kościele świętego Jakuba, tam jednak został przez tłum wyciągnięty i po szybkim, jednodniowym procesie na rynku w Nysie został ścięty. Oczywiście są wokół tego różne legendy. Nie mamy czasu na to, żeby opowiedzieć. Też proszę przeczytać o tej historii w monografii. Wracając jeszcze do lokacji miasta i zabudowy miasta. Otóż tutaj mamy ostatnie sprzed 3 czy 4 lat badania archeologiczne w samym centrum miasta i zabudowę, najstarszą zabudowę, jeszcze drewnianą. Dodam, że ta zabudowa drewniana jest prawie 5 metrów poniżej współczesnego poziomu ulic, czyli miasto tak bardzo urosło do góry przez tych 800 lat. I jeszcze jako też pewną ciekawostkę można powiedzieć, że w momencie, kiedy miasto przestało być drewniane, a zaczęto murować do góry mury, Nysa, podobnie jak Wenecja, jest wybudowana w Śródmieściu na Palach. Wszystkie budowle, łącznie z tą wielką budowlą tej bazyliki nazywanej katedrą, czyli kościoła świętego Jakuba, jest na Palach. I tutaj mamy potwierdzenie tego, co jest właśnie z tego bloku śródrynkowego. To jest fundament szmatruza, czyli takiego ówczesnego domu towarowego o wymiarach 12 na 60 metrów. I tutaj mamy fundament kamienny ustawiony właśnie na Palach. Potem dopiero były mury do góry. Tutaj inny fragment innej zabudowy z tego okresu, właśnie pokazane są pale. Są też większe pale o większej średnicy, pale dębowe. Jeden, właściwie pierwszy widok Nysy z kroniki Hartmana Szedla
z Kroniki Świata z 1493 roku. Widzimy tutaj budowlę kościoła świętego Jakuba. Dwa dźwigi, jeden budujący wieżę ratuszową, a drugi budujący dzwonnicę. Dzwonnica, która obecnie ma około 50 metrów, natomiast podobno w zamyśle miała mieć 100 metrów. Nietypowe też rozwiązanie architektoniczne, jak dla miast śląskich. Otóż dzwonnica osobno, jako osobny budowla w stylu włoskich kampanuli. Miasto otoczone murami, miasto duże, ważne. O tyle ważne, że w tej Kronice Świata opisano ówczesny świat i znalazło się 100 ówczesnych, około 100 ówczesnych metropolii. I w gronie tych 100 metropolii są tylko trzy miasta z obecnych terenów Polski. To jest Kraków, Wrocław i właśnie Nysa. To dowodzi, jak ważnym wówczas miastem była Nysa. Inny widok z czasu podróży Palatyna od Heinricha w latach z 1536 na 37. Widok Nysy tu na pierwszym planie z taką szubienicą. I kolejny widok, plan Georga Hayera z 1596 roku. No, mamy otoczone już podwójną linią murów miasto, mamy zamek otoczony własną fosą, no i zabudową, ścisłą zabudowę, a tutaj już są pokazane nowożytne umocnienia starego miasta. W lutym 1527 roku pod Mohaczem ginie król Ludwik Jagiellończyk i król Węgier i król Czech. I wówczas w wyniku wcześniej układów, jakie były zawarte, przejmują koronę Czech Habsburgowie. No i Śląsk dostaje się we władanie Habsburgów. Jeszcze zapomniałem powiedzieć o takim ważnym wydarzeniu na skalę tutaj tej części Europy. Otóż w latach 1335-1339 król polski Kazimierz Wielki, przepraszam, w wyniku układów przekazuje Śląsk we władanie, księstwa śląskie we władanie króla czeskiego. I od tego momentu Śląsk przestaje być polski, tylko czeski, a później w tym od 1527 roku no Śląsk staje się, znajduje się w Imperium Habsburgu. Jest to chwilę potem reformacja i między innymi to, o czym mówiłem, w połowie XVI wieku w zasadzie jedynym księstwem śląskim, którego władca jest katolicki, to jest właśnie księstwo myskie, którego władcą jest biskup wrocławski. Wszystkie księstwa śląskie, wszyscy książęta są protestantami. Wówczas też po pokoju w Augsburgu obowiązuje zasada, jaki władca, takie wyznanie. Także Śląsk staje się bardziej protestancki i też w tym okresie biskupi wrocławscy chętniej rezydują w Nysie niż we Wrocławiu, ponieważ we Wrocławiu czują się wręcz zagrożeni. W roku 1561 w wydawnictwie Kreuziga w Nysie zostaje wydana mapa Śląska Martina Helwiga, ale niestety nie zdążyłem tej mapy tutaj zamieścić. Inny plan miasta z tego okresu. 1618 rok, wojenny kataklizm, wojna 30-letnia. Do 1648 roku i na tej mapie mamy przedstawione straty ludnościowe. Tutaj mamy Dolny Śląsk i tutaj mamy właśnie tak troszkę, no najbardziej z tego terenu najbliżej nas to jest ziemia kłodzka, została też dotknięta tymi stratami, ale Nysa też bardzo dotkliwie. W tym czasie
W tym czasie to tak tylko wymienię krótko. Najpierw wchodzą na Śląsk i do Nysy wojska protestanckie sasko-weimarskie. To jest rok 1627. 1632 wojska szwedzkie, saskie i brandenburskie. W roku 1633 epidemia dżumy pustoszy ten region. No i w latach 1642-48 wchodzą wojska szwedzkie. Także jest to okres niezwykle trudny, okres, który ten teren przypłacił dużą zapaścią gospodarczą i utratą ludności. Ta zapaść gospodarcza w zasadzie Śląsk w tym rejonie odbudowywał się prawie przez 100 lat. Dopiero w XVIII wieku też ludnościowo, ale też gospodarczo odzyskał swoją pozycję. W roku 1622 biskup wrocławski Karol Habsburg, książę Nyski, sprowadza do Nysy jezuitów. Zaczyna się też akcja kontrreformacji, ale zaczyna się też bardzo, to jest właśnie Karol Habsburg, jeden z obrazów z kolegium jezuickiego, to jest jako fundator tego kolegium jezuickiego, które do dzisiaj nosi jego imię, nazywane jest Karolinum. Żeby było ciekawie, to on jest tu pokazany w zbroi wielkiego mistrza krzyżackiego, ponieważ on miał kilka tytułów. Jednym z jego kolejnych tytułów to został wicekrólem Portugalii. Tylko że w drodze do tej Portugalii w roku 1624 zmarł. Tam został pochowany, ale jego serce zostało sprowadzone do Nysy. Do dzisiaj kapsuła jest przechowywana w skarbcu świętego Jakuba, właśnie w tej dzwonnicy, takim utworzonym muzeum. Rzeczywiście polecam tym z Państwa, którzy tego nie widzieli. Jest to bardzo interesujące muzeum różnego rodzaju precjozów związanych z życiem religijnym. W tym czasie zaczyna się bardzo trudny okres i taki niezbyt chwalebny, otóż procesy o czary. Do w zasadzie drugiej połowy XVII wieku mamy udokumentowane 250 przypadków skazania na śmierć poprzez spalenia z powodu oskarżeń o czary. Tych przypadków z całą pewnością było dużo więcej. Tutaj mamy na takiej mapie pokazane księstwo nyskie i to jest właśnie księstwo nyskie i miejsce prześladowań, czyli miejsce też, gdzie się odbywały procesy. Jak widzicie Państwo, no to tutaj najbardziej jest to nasilone w tej części. Tu jeszcze mamy w tej północnej części, w okolicach Zielonej Góry również, ale tutaj też jeszcze zwróćcie Państwo uwagę na granice księstwa nyskiego. Otóż w granicach księstwa nyskiego znajdowała się ta dzisiaj południowa część z Jesenikiem, Domaszowem, z Adolfowicami, ale też Żulowa, Złote Hory. To wszystko była część księstwa nyskiego. Charakterystyczna zabudowa, to tak, żeby tym, którzy dawno już nie byli w Nysie, to jest przedwojenna, co prawda, fotografia Dom Wagi Miejskiej, który na szczęście został zrekonstruowany i stoi do dzisiaj. Wieża, która gotycka wieża z 1499 roku, wieża ratuszowa, która niestety została zburzona, ale w tej chwili jest taka, nazwijmy to, luźna rekonstrukcja tej wieży, równie okazała. Z tyłu właśnie ta dzwonnica, ścisły blok śródrynkowy. Tutaj jeszcze jest ta pokazana wieża ratuszowa, ale tu jest jeszcze ten budynek tego szmatruza, o którym Państwu wcześniej wspominałem, tego domu towarowego, który tutaj się znajdował, o wymiarach mniej więcej 12 na 60 metrów. Były też w tym miejscu zlokalizowane sukiennice. To są te badania archeologiczne w tej części miasta. W tej chwili już tutaj jest ścisła zabudowa
czyli przywrócono, jak gdyby wrócono do pierwotnego układu urbanistycznego, właśnie ścisłej zabudowy bloku śródrynkowego, co na początku spotkało się z pewnymi protestami mieszkańców. Otóż no, ludzie przyzwyczajają się do pewnych rozwiązań, ale w tej chwili chyba nikt już sobie nie wyobraża tej części miasta bez tej zabudowy, ale też bez tej zabudowy tej współczesnej wieży ratuszowej. Jeszcze jeden widok Nysy. Tutaj mamy widok XVIII-wieczny, widok Nysy. Biskup Franciszek Neuburg, też wielki mistrz krzyżacki, elektor Rzeszy, chyba najbardziej utytułowany z wszystkich biskupów książąt nyskich. Jemu zawdzięczamy w zasadzie tą bogatą zabudowę miasta barokową. Między innymi Pałac Biskupi, który powstał na początku XVIII wieku. Dzisiaj wygląda to w ten sposób. Jest to siedziba Muzeum Powiatowego w Nysie. Bardzo interesujący też zabytek. Największą budowlą, jaką wówczas zresztą nazywano nowa budowla elektorska, czyli tutaj on był fundatorem, to jest szpital, który powstał niedaleko rzeki. Tam widzimy, tutaj widzimy rzekę. Niestety ta budowla zaledwie przetrwała 30 kilka lat. Otóż po wybudowaniu, przed zagrożeniem działaniami wojennymi właśnie pruskimi, została wyburzona, ponieważ ona była tuż przy murach miejskich, ale za murami miejskimi. No i przychodzi, jeszcze tutaj mamy tutaj mamy widok tej wielkiej budowli. To sami Państwo widzicie, jak to była wielka budowla. I jeszcze taka ciekawostka, otóż tutaj były ogrody biskupie, barokowe ogrody biskupie. Zachowała się taki rysunek tych ogrodów. Dzisiaj nie ma tam zupełnie żadnych śladów, ale ci z Państwa, którzy podróżowali do Ołomuńca i do Kromierzyża, w Kromierzyżu do dzisiaj zachowały się te ogrody biskupie, zresztą wpisane są na listę UNESCO jako unikatowe, no to takie podobne ogrody biskupie barokowe znajdowały się też w Nysie. Tutaj też mamy właśnie te ogrody. Plan Nysy w czasie oblężenia już pruskiego. Tutaj mamy to stare miasto i zaznaczone tylko budowle, które były, ale które jednak zostały wyburzone. 1740, wkroczenie wojsk pruskich na Śląsk. I tutaj mamy właśnie oblężenie Nysy, gdzie bronił się garnizon austriacki. I Nysa została, właściwie nie została zdobyta, tylko w wyniku podpisanych traktatów Nysa została oddana Prusakom. Tutaj się mówi, że na Nysę w tym czasie spadło ponad 2000 pocisków. Do dzisiaj, kopiąc gdziekolwiek w Śródmieściu, wykopujemy zarówno kamienne pociski z tego okresu, jak i później, o tym za chwilę, żeliwne kule z okresu napoleońskiego. Po tym okresie Nysa, Śląsk staje się częścią Królestwa Pruskiego. Nysa zostaje rozbudowana, powstaje wielka twierdza. Jeszcze wcześniej granica dzieli księstwo nyskie. Ta część południowa pozostaje mniej więcej 1/3 księstwa przy Austrii. Ta część północna staje się częścią Prus. Biskupi na początku jeszcze współpracują z ówczesnymi władzami, ale tracą już bardzo dużo, jeżeli chodzi o swoją władzę. No i przychodzi rok 1810, sekularyzacja dóbr kościelnych i biskupi wówczas tracą wszystko, zarówno swoją władzę, jak i majątek. Wówczas też następuje właśnie ta rozbudowa twierdzy. Tutaj widzimy właśnie Nysę otoczoną
kilkoma liniami fortyfikacji i w tej części północnej powstaje Friedrichstadt właśnie na cześć króla Fryderyka II Wielkiego, który funkcjonuje przez pewien czas samodzielnie, jako jednostka samodzielna, ale z czasem zostaje wchłonięta przez miasto, czyli jako jedno miasto z wielkim fortem Prusy. Bo dzisiaj w tej części zachowało się około 60% fortyfikacji, co jest dosyć dużo. Miasto przeznaczyło już spore środki, żeby część z nich odnowić. Można to zobaczyć, można pozwiedzać. W 1815 rok, nowy podział administracyjny. Śląsk zostaje podzielony na 3 rejencje. W pewnym okresie są 4 rejencje jeszcze Dzierżoniów też ma tak przez krótki czas. No i powstaje rejencja opolska, do której też przynależy ziemia Nyska. W tej części to jest Nysa, to jest powiat nyski, powiat grodkowski i pewien fragment powiatu Niemodlińskiego też należał wcześniej do księstwa Nyskiego. Ten podział administracyjny w zasadzie z jakimiś małymi korektami utrzymuje się do II wojny światowej, a nawet po II wojnie światowej, ponieważ powiat grodkowski do reformy w 75 roku funkcjonuje. Wówczas właściwie zyskuje Opole, Nysa traci. No, różne są opinie na temat, dlaczego to Opole zostało stolicą rejencji. No, myślę, że dogodne położenie było tutaj najważniejsze. Raz, że nad Odrą, dwa też, że w oddaleniu od granic zewnętrznych. No. Wtedy też w 1800, to jest w ogóle okres reform, czyli najpierw sekularyzacja, to była reforma, później ta reforma administracyjna, wcześniej jeszcze ustawa o miastach. Zaczyna się po tych wojnach napoleońskich, zaczyna się nowy rozdział na tych ziemiach. To się też, Nysa cały czas jeszcze zachowuje status takiego dosyć ważnego miasta, chociażby z powodu tego, że funkcjonuje tutaj bardzo silny garnizon. Garnizon to nie tylko żołnierze, ale to są oficerowie, urzędnicy, którzy tu przybywali do Nysy i ich rodziny. Dodajmy, że oficerowie to byli najczęściej ludzie pochodzący z szlachetnie urodzonych domów, czyli dosyć wszechstronnie wykształceni, z różnymi potrzebami. Dość powiedzieć, że w roku 1838 zostaje w Nysie utworzona Filomatia Nyska. Tutaj mamy jeszcze Nysę około roku 1864. To jest jakby kolejny rozdział w życiu twierdzy. Otóż najprawdopodobniej to są jeńcy duńscy. Wtedy wybucha wojna prusko-duńska. Do Nysy trafiają jeńcy, którzy pracują przy częściowej rozbiórce tych fortyfikacji. Ale wspomniałem o tej Filomatii, która skupia dużą część elity takiej intelektualnej miasta. Kilka takich dawno, w połowie XVIII wieku Nysa zostaje połączona linią kolejową z brzegiem. W roku 1860, tuż przed tą wojną, w Nysie powstaje szkoła wojenna, czyli taka wyższa uczelnia wojskowa. I kolejna wojna, to jest rok 1800, to jest już wojna prusko-francuska 1871 i obóz dla jeńców francuskich na terenie Nysy. Ale kolejna wojna to jest rok 1866, wojna prusko-austriacka i wówczas właśnie w Nysie znajduje się sztab dowództwa armii pruskiej. Tą wojnę Prusacy wygrywają pod Hradec Kralowe w jest główna bitwa pod miejscowością Sadowa. Do Nysy trafia sporo jeńców austriackich, ale też sporo jeńców węgierskich. Taki ciekawy epizod, który był w zasadzie do niedawna nieznany. Otóż w Nysie
Wtedy został sformowany 2000 Legion Węgierski przez Węgrów, którzy znaleźli się na emigracji po powstaniu węgierskim w 1848. Na czele tego legionu stanął generał Giergi Klapka, który był towarzyszem broni chociażby naszego generała Józefa Bema. To taki ciekawy epizod. Kolejna wojna prusko-francuska, też wygrana przez Prusy. Do Nysy trafia bardzo duża ilość jeńców francuskich i Nysa przez ten cały czas, garnizon nyski do I wojny światowej no, pełni bardzo ważną rolę takiego zaplecza też i logistycznego, i materiałowego, ale też medycznego. To do Nysy trafiają ranni w czasie tych wszystkich konfliktów. Też siostry Elżbietanki, które właśnie w tym okresie w Nysie rozpoczęły swoją działalność, biorą w tym udział. Otóż pomagają też rannym na froncie. Po roku 1885, po konferencji berlińskiej, kiedy Niemcy włączają się w politykę kolonialną, Nysa dostaje zgodę na budowę klasztoru werbistów, którzy do dzisiaj zresztą mają ten swój kościół, ale do dzisiaj też mają misję na całym świecie. Natomiast co do garnizonu nyskiego, ma to o tyle takie znaczenie, że wielu żołnierzy i oficerów z garnizonu nyskiego bierze udział w różnych kolonialnych zawieruchach prowadzonych przez Cesarstwo Niemieckie, zaczynając od powstania bokserów w Chinach w roku 1900, a potem w czasie I wojny światowej to wszystko, co się dzieje na terenie Afryki. W roku 1897, to już powiedziałem wcześniej, po przekształceniu, po częściowym przekształceniu z tej filomatii powstaje Nyskie Towarzystwo Sztuki i Starożytności i to towarzystwo powołuje do życia muzeum. Jest to o tyle też ważne, jak wspomniałem, pierwsze muzeum na terenie rejencji opolskiej. Miasto przyłącza okoliczne, na początku XX wieku, okoliczne miejscowości, poszerza się. To jest właśnie budynek tej szkoły wojennej, o której wspomniałem, dyrekcja kolei, zabudowa rynku, cotygodniowy rynek na terenie Śródmieścia, gdzie okoliczni chłopi sprzedawali swoje produkty, a mieszkańcy zaopatrywali się. To jest status filomatii nyskiej z 1838 roku, a to jest Johannes Hellman, który utworzył to Nyskie Towarzystwo Sztuki i Starożytności i Muzeum, jego nagrobek. On jest też znany wśród pożarników, jest nazywany też ojcem pożarnictwa śląskiego i tutaj właśnie ten hełm właśnie pożarniczy na jego nagrobku. Siedziba pierwszego muzeum to jest ten pałac, ale nie tutaj miała miejsce, tylko w tym barokowym dworze nazywanym domem komendanta. Zostają rozebrane mury miejskie, zostają rozebrane fortyfikacje. Nysa zaczyna się rozwijać, rozbudowywać. Tak wygląda ścisła zabudowa tuż przed wybuchem II wojny światowej. W czasie I wojny światowej, jak też Nysa stanowi zaplecze i do Nysy trafia ponad 1000 oficerów, głównie oficerów rosyjskich, ale też belgijscy i brytyjscy, razem z ordynansami, to jest około 1200 osób, są zupełnie inaczej traktowani w czasie I wojny światowej niż później w czasie II wojny światowej. To jest zupełnie inne podejście. No i to jest jeszcze widok bloku śródrynkowego przed bazyliką. Dzisiaj tu nie ma zabudowy. Dom miejski, siedziba landratu,
poczta z końca XIX wieku. W tle widać też XIX-wieczny kościół garnizonowy, który niestety, mimo że nie był zniszczony, po 1945 roku został rozebrany. To jest klasztor franciszkanów z końca XIX wieku, piękna neoromańska budowla. Ciekawostka, otóż na podstawie leksykonu Majersza z 1896 roku widzimy ilość mieszkańców tych głównych miast, czyli Nysa, Opole, Gliwice, Katowice. Jak Państwo widzicie, w Nysie jest troszeczkę więcej mieszkańców niż w Opolu według tego. I właściwie ta pozycja Nysy no, utrzymuje się do I wojny światowej. Pierwsza wojna światowa powoduje likwidację garnizonu, no i pewną stagnację w mieście, aczkolwiek całkiem nieźle zaczyna się rozwijać przemysł, który jest takim zapleczem dla rozwijającego się przemysłu na Górnym Śląsku. To jest taka pocztówka, widokówka, zdjęcie z tego obozu jenińskiego o jeńców rosyjskich. No, taka impresja malarska. Tutaj fotografia jednej z głównych ulic miasta przy fontannie Brytona, właśnie też ten targ miejski. No i przychodzi rok 1945. Właściwie do lutego 1945 Nysa jest miejscem bardzo bezpiecznym. Ta część Śląska jest miejscem bardzo bezpiecznym. Front jest do stycznia, no bo w styczniu Rosjanie przełamują front. Przytrzymaj, aby rozpocząć nagrywanie, zwolnij, aby je zatrzymać. Rosjanie przełamują front na Wiśle i dosyć szybko prą na zachód. W marcu 1945 Opole już jest zdobyte, a front, Wrocław jest w okrążeniu, a front jest na Odrze. Natomiast tutaj jest takie wybrzuszenie, w którym Niemcy rzeczywiście skoncentrowali duże siły. Rosjanie, obawiając się kontrataku, na przełomie lutego i marca atakują ten teren. Ludność cywilna zostaje z Nysy ewakuowana. Nysa ma być twierdzą, ale tej funkcji twierdzy nie spełnia. Tutaj jest Nysa. No i Nysa w zasadzie po 2 tygodniach walk, a w zasadzie po 2 dniach takich bardzo intensywnych walk zostaje zdobyta, ponieważ Niemcy się wycofują. Linie komunikacyjne są odcięte. Front ustabilizuje się tutaj na tej linii około 2 kilometry za Nysą. Ustabilizuje się już do końca wojny w tym miejscu. Nysa miała wtedy dosyć dużego pecha. Otóż Rosjanie, miasto płonie w wyniku ostrzału artyleryjskiego i bombowego. Nie ma kto gasić, ponieważ nie ma mieszkańców. Rosjanie wchodzą do miasta, nie są zainteresowani tym, żeby gasić pożary. Wręcz plądrują miasto. Właściwie to nie wiemy dokładnie, co się działo przez te 2 miesiące w mieście. Wojna się kończy. Śródmieście jest wypalone, wraca część mieszkańców miasta, którzy zostają wysiedleni, niemieccy mieszkańcy miasta zostają wysiedleni do roku 1947. Do Śródmieścia niewielu wraca, bo nie mają też do czego wracać. Ich miejsce w Nysie następuje, to jest inaczej niż tutaj w Opolu, bo następuje niemal 100% wymiana ludności. Niemcy zostają wysiedleni, na ich miejsce przybywają głównie repatrianci z kresów południowo-wschodnich, czyli dzisiejsza Ukraina, to jest województwo tarnopolskie, lwowskie i stanisławowskie. Tak wyglądają ulice miasta w czasie walk, to jest główna ulica. Taka jeszcze też ciekawostka, udało mi się w 2015 roku organizowałem taką wystawę Nysa 1945-55, taką rocznicową.
I udało mi się dotrzeć do archiwum rosyjskiego pod Moskwą i kupić od nich za całkiem przyzwoite, około 20 euro za jedno zdjęcie, bardzo dobrej jakości zdjęcia. To są właśnie te zdjęcia, które tutaj pokazujemy właśnie z Nysy. I to jest dosłownie najprawdopodobniej 24 marca. Oddziały artyleryjskie wkraczają do miasta. I zwróćcie Państwo jeszcze uwagę na to, że te budynki tutaj mają okiennice, są w ogóle niewypalone nawet. Część budynków, tak jak tutaj widzimy jakieś gruzy, jest zniszczona. Kolejne zdjęcie, ten sam oddział artyleryjski, te same budynki w tle. No i tutaj ten piękny budynek starej wagi, ponieważ pod cieniu znajdowała się budynek z 1604 roku, znajdowało się urządzenie starej wagi i ten sam budynek kilka tygodni później. Wszystko wyleciało w powietrze, te budynki w tle wypalone są. Czyli no, mniej więcej tak wyglądał pobyt Armii Czerwonej. I już ostatnie zdjęcie, odbudowa. I problem odbudowy to jest jakby oddzielny rozdział. Otóż Nysa, zamiast odbudować Nysę, to przez 10 lat Nysę rozbierano w celu pozyskania cegieł. I dopiero po 55 roku zaczęła się tak zwana odbudowa, ale już w zupełnie innej formie, jedynie zachowaniem układu urbanistycznego. I na szczęście tych kilka budowli, tych monumentalnych budowli, tak jak właśnie Pałac Biskupi czy Dom Wagi, zostały zachowane. Dziękuję Państwu, ponieważ czas się skończył. Miejmy nadzieję, że jeszcze padną jakieś pytania. Chętnie odpowiem. Znaczy, bardzo przepraszam, że... Ja to doskonale rozumiem. Wysyłam tutaj dramatyczne sygnały. To był bardzo ciekawy, bardzo treściwy wykład z jednej strony. Z drugiej strony trzeba powiedzieć, że zdajemy sobie z tego sprawę, że bardzo wiele rzeczy pan dyrektor tylko dotknął, że właściwie o każdym z nich można by napisać książkę, a to, co być może siedzący tutaj najbardziej interesuje, czyli współczesna Nysa, w tym momencie nie zostało przedstawione, może będą pytania dotyczące tych zmian architektonicznych na rynku. Ja już odbyłem wiele tych dyskusji na ten temat. Ja muszę powiedzieć, że nie podobało mi się, ale mi się podoba. No właśnie. Coraz bardziej bym się tak ujął, ale obawiam się, że mogę być o to odosobniony. Nie, w tym momencie chyba większość mieszkańców do tego tak podchodzi, że nie podobało się, ale już się podoba i ludzie się przyzwyczajają do tego, co jest. Także czasami niestety trzeba narzucić pewne rozwiązania. Tak. Okej. Okay. Znaczy... Miała być jeszcze druga część tego spotkania w postaci mojej wypowiedzi dotyczącej okresu międzywojennego. Przy czym daję sobie sprawę, że Państwo są pewnie też zadać jakieś pytania. Nie wiem, czy można puścić tą moją prezentację, Panie Piotrze, która również nawiązuje do tego, co Pan Dyrektor mówił. To znaczy, w przypadku przejdźmy do dwójki od razu. Zdjęcia międzywojennej Nysy, oczywiście koncentracja na tej wspaniałej wieży ratuszowej, które zostały wykonane przez nyską fotografkę panią Grete Hoffmann. Archiwistkę zresztą. Archiwistkę, fotografkę, w jakimś sensie osobę łączącą obie Nysy, ponieważ ona chyba była jedną z ostatnich osób wysiedlonych z tego miasta. I napisała też pamiętnik. To wszystko jest oczywiście dostępne w naszym archiwum państwowym i nawet chyba na stronach są te fotografie dostępne, więc polecam wszystkim osobom zajmującym się Nysą. No niestety nie bardzo jest czas, żeby tutaj wchodzić w jakieś sprawy merytoryczne dotyczące tego mojego rozdziału. To, co ja chciałbym podkreślić, taką nutę tutaj zwycięską wpisać, to że myśmy mieli dramatycznie mało czasu na przygotowanie tej publikacji. Starania o zdobycie środków trwały 10 lat, na napisanie był rok z wąsem tak zwanym. I to było więcej niż dramatyczne, już o tym nie pamiętamy, ale to był czas pandemii. Ja jestem tutaj zawsze wdzięczny dziewczynom z naszego archiwum, panią z Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, no, które z wielką cierpliwością i z chęcią pomocy traktowały te przynajmniej moje, chyba nasze
prośbę o pomoc w dotarciu do tych materiałów. Mój tekst dotyczący okresu międzywojennego jest w tomie drugim, który chyba jest zatytułowany W cieniu twierdzy. Tak jest. W sensie redaktor pan Tomasz Przerwa też w jakimś sensie narzucił tytuł, z którym się zgodziłem, burzliwe dekady. Znaczy, trzeba powiedzieć najbardziej z grubsza, na to patrzą, że to rzeczywiście i dla Nysy, jak dla całych Niemiec ówczesnych, to były bardzo dramatyczne chwile, oczywiście szczególnie końcówka okresu hitlerowskiego i II wojna światowa. Przy czym z drugiej strony też pragnę tutaj podkreślić taką refleksję, wrażenie z oglądu tego życia ówczesnych mieszkańców, że chociaż to nie był najlepszy okres, to nie były złote lata Nysy, ale ja mam wrażenie, że mieszkańcom, szczególnie w tych latach 20., żyło się tam całkiem nieźle, że to było miasto nie na tym głównym szlachu, to tam oficjele berlińscy zaglądali bardzo rzadko, bo trasa była w okresie międzywojennym jednokierunkowa, Opole, okręg przemysłowy, ale ludziom żyło się tam w miarę dobrze. Też o tym zdaje się świadczyć, że jednak parę wybitnych osób, nie tylko noblista, parę wybitnych osób w tym okresie urodziło się, mieszkało, działało w tym mieście. Więc ja mam wrażenie, że to miasto wiele straciło z tej swojej wielkości, ale ludziom się żyło w miarę spokojnie, w miarę dobrze. To taka ogólna refleksja jedna. Druga refleksja, na którą sobie jeszcze pozwolę, to o czym oczywiście pan dyrektor mówił, to jakie dziedzictwo Nysy, które w jakiś sposób determinowało te dzieje miasta jeszcze w tym okresie międzywojennym, czyli po pierwsze ten Śląski Rzym, trzymajmy się tego, czyli to dziedzictwo w biskupie Nysa. Wszyscy mamy teraz w pamięci, że to jest niby Górnośląski. No, trzeba pamiętać, że przynajmniej do lat 20. XX wieku dla mieszkańców Nysy szczególnie bliższe związki były z Wrocławiem. Oni się czuli bardziej Dolnoślązakami niż Górnoślązakami. No, to takie dwa hasła, które polityczne, które na początku lat 20. funkcjonowały w Nysie, że po pierwsze Berlin to nie są całe Niemcy, co było sprzeciwem tych katolików nyskich, bo tej myśli nie skończyłem. Efektem tego dziedzictwa nyskiego było to, że w mieście 80% to byli katolicy i to bardzo konserwatywni, a w powiecie 90% to nie było typowe dla Dolnego Śląska, to było typowe dla Górnego Śląska, ale nie było w powiecie nyskim ludności polskojęzycznej. To był też aspekt. To, co się wiązało z tym drugim aspektem, to też ta teza taka polityczna, mocna, obecna w Nysie na początku lat 20., że Opole to nie jest Górny Śląsk. Że te decyzje, te problemy, które tutaj funkcjonowały tym też rolniczym, ale w dużej mierze polskojęzycznym Górnym Śląsku i na tym obszarze przemysłowym, to nie były problemy Nys. To też w tym momencie był ten pewien problem natury polityczno-gospodarczej, to o czym pan dyrektor też wspominał. Ja bym to trochę wcześniej przesunął, przynajmniej od połowy XIX wieku Nysa traciła na znaczeniu. Traciła na znaczenie centrum, może nie kulturowe, ale najpierw gospodarcze, później polityczne. Przesunęło się może nawet nie do Opola, ale do okręgu. Tam zapadały najważniejsze decyzje. I to był ten jeden z najważniejszych problemów, co zrobić z tym miastem, które nie ma szans, żeby stać się centrum gospodarczym, tym rębie miasta tranzytowego dawno utraciło. I to, co stanęło przed włodarzami Nysy w tym 18 roku, w jaki sposób my mamy wymyślić nasze miasto na nowo. To był jeden z tych podstawowych problemów. Kończę, czyli jeszcze te dziedzictwa nie zawsze pozytywne, to na co najczęściej narzekali włodarze, no to może nie sam garnizon, nie tam garnizon, ale rejony i twierdza. To co ograniczało to miasto do początków lat 20. Cały czas narzekano, oczywiście później było jeszcze gorzej.
ponieważ do wybuchu wojny garnizon to było 4 tysiące żołnierzy, plus oficerowie i tak dalej. Miasto też żyło z tego garnizonu. Garnizon coś tam oddawał. No się był piękny, teatr wspaniały. Najczęściej zasiadali tam oficerowie. Nawet przyszły cesarz też tam tak. Przebywał. Więc narzekano, nie było wojska, jeszcze gorzej było. Miasto straciło w tym momencie najważniejszego sponsora, tak to ujmijmy, i też musiał się w jakiś sposób wymyślić. No i ta trzecia rola związana to jest z tym, to trzecie dziedzictwo związane to jest trochę z tym Rzymem Śląskim, czyli Nysa jako centrum kulturowe. To, co w XIX wieku pan dyrektor wspominał tutaj o filomatach, te naukowe stowarzyszenia, to najpierw powstawały w Nysie, dopiero później, parę lat, nie mówiąc już tutaj o tym przemysłowym Śląsku, tam to właściwie powstawało dopiero w XX wieku, więc ta rola centrum kulturowego też związana z poprzednimi, no bo też oficerowie, tak. Jeśli straż powstawała, no to oficerowie to organizowali. Więc to były te trzy ważne dziedzictwa, ale miasto w XVIII wieku musiało się wymyślić na nowo. Garnizonu nie było, to zaplecze powiatu rolnicze, które finansowało to miasto. No, trzeba pamiętać, że Robert Nyski w XIX wieku rozwijał się może nie tak gwałtownie, nie tak szybko, ale to było zaplecze gospodarcze gopów. Były jakieś ziemniaki, to wszystko szło do okręgu, a gopów było tak, żeby wysyłać dzieci do szkół w Rysie. Więc to funkcjonowało całkiem nieźle. To wszystko właściwie się samo mało przebrało. To jest, zacznę chodzić tutaj w szczegóły. W każdym razie to były te trzy problemy, które włodarze miasta próbowali rozwiązać. Koncepcja była właściwie prosta. Narzucała się sama i też związana była z tym, że tytuł tego rozdziału to są burzliwe dekady. Trzeba podkreślić, że Gnysie na tym poziomie politycznym, społecznym, religijnym w tym okresie niewiele się zmieniło. Rewolucję próbowali robić dopiero naziści po 1933 roku. Wcześniej cały czas rządzili katolicy, stare niskie rodziny i koncepcja była kontynuujemy. Kontynuujemy, tworzymy z Nysy miasto kultury, otwarte na szkoły, otwarte też na pokazanie tych wspaniałych zabytków. To był pomysł, no oczywiście plus tym kołem zamachowym miało być budownictwo. Katolicyzm polityczny, to też tutaj to działało. To wszystko w miarę dobrze funkcjonowało w latach 20. do 28 roku. Tak jak mówiłem, Nysa była zawsze z boku, bez pieniędzy. To był dobry pomysł na początek lat 20., kiedy można było brać pożyczki. Spłacano je później bardzo łatwo. Po 28 roku trudny pieniądz. Właściwie miasto było już wtedy bankrutem. Wtedy bankrutem, całe lata 30. próbowano to w jakiś sposób spłacić. To już nie to wyglądało. Okej, okay, dobrze. Nie będę już powiedział dalsze szczegóły. Zapraszam do zajrzenia do książki. Dziękuję za zaproszenie. Też muszę podkreślić, że przyjęto nas po królewsku na promocji, dawno nie widziałem. Tak. No równo 800 lat. Tak wspaniałej promocji. Pytania, komentarze. To było, mówiliśmy. Ja myślę, że tutaj zachęcimy Państwa, żeby do lektury, ale też zaglądnijcie na stronę muzeum. Tam też pewne informacje. No zachęcam tutaj do też lektury Nyskich szkiców muzealnych i tych wcześniejszych roczników. No Nysa tak niedaleko od Opola, tak inna historia też. No, warto spojrzeć na to też czasami takim przychylnym okiem. Ja mam pytanie, czy w monografii znajdują się jakieś informacje na temat jakichś sławnych osób, które przybywały tak, do Nysy? Tak, znaczy oczywiście te, które przybywały też, ale też te, które wywodzą się z Nysy. No tutaj dość dodać, że Emil Bloch, który noblistą jest, no powiedzmy
Edward Schnitzer, który urodził się w Opolu, co prawda, ale wychował w Nysie, słynny podróżnik XIX-wieczny. Grzimek, Bernard Grzimek, który no, przyczynił się do poszerzenia parku Serengeti, a zarazem też w roku 50 bodajże 8 zdobył pierwszego Oscara, właśnie teraz będą rozdawane Oscary, pierwszego Oscara dla Niemiec za film dokumentalny. Także tych postaci jest tutaj, są te postaci oczywiście w tej monografii wymienione. No myślę, że warte uwagi są te kolejne postaci tych biskupów wrocławskich, książąt nyskich. Tak jak już kilku tylko wspomniałem, ale niektóre z tych osób to były wybitne osoby. No chociażby też jednym z nich był Karol Waza, syn króla polskiego, który był biskupem wrocławskim, biskupem płockim, księciem nyskim. Także to też są takie postaci no, zasługujące na uwagę. Jeśli mogę dodać jeszcze jedno zdanie, no nie tylko jest to życie polityczne, życie kulturalne. Z żalem muszę powiedzieć, że po długim sporze tekst na temat nyskich konfliktów przygotował pan doktor Sobel. Nie wiem, czy państwo kojarzą, co to było. Jeden z najsławniejszych produktów nyskich, czyli ciasteczka wigilijne. 200 osób przy tym pracowało w okresie międzywojennym. Sprzedawano to po całej Europie, eksportowano do Stanów. Niestety miałem przygotować bardzo interesujący tekst, ale... Wracając jeszcze do tych ciasteczek, to do dzisiaj funkcjonuje spółdzielnia cukry nyskie, która na bazie właśnie tej fabryki funkcjonuje. Tutaj chciałem o tym też nadmienić. Właśnie teraz cukry nyskie obchodziły 75. rocznicę założenia, ale wywodzą się z tej wcześniejszej. Natomiast sama idea tych ciasteczek to są pierniki. A wśród badaczy jest taka opinia, że gdyby nie pierniki w Nysie, to nie byłoby pierników w Toruniu i w Krakowie. Także to też jest. Najpierw były w Nysie. No. To rzeczywiście jest imponujące, że Nysa doczekała się w takiej monografii. O tej postaci też jest dużo, chociażby Max Herman, Nice, który tak potem sobie dorzucił ten przydomek Nysa, rodzinnego miasta, bo tak Hermanów było za dużo. A poza tym wybitny rzeczywiście ekspresjonista, antywojenna, tych pasek jest bardzo dużo, a przy takim pracą w rok, no to imponujące jest, ale jak jest dostępnością źródeł, bo z źródłami to jest wiele problemów, począwszy od tego, że ich nie ma, albo gdzieś zaginęły, jak chociażby adlokacyjny. Druga rzecz to jest kwestia, nawet jak się je znajdzie, teraz rozczytać, powiedzmy, bo są napisane gotykiem, albo ręcznie, w różnej formie, z skrótami i tak dalej. A rozczytywanie tych źródeł jeszcze wymaga pewnej wiedzy dość ścisłej z różnych dziedzin, nawet interdyscyplinarnych, bym powiedział, bo historii, potem zderzając się chociażby z samorządem miejskim, to musi zmienić przez pana ustawę o miastach, znać co, jaka była struktura i tak dalej. To sprawia, że jest to dość duże wyzwanie, powiem szczerze, napisanie takiej rzeczy. I kończąc te pytanie, właśnie jak było z tym pracą na źródłach? To znaczy powiem tak, no to co pan powiedział, rzeczywiście podjęliśmy się takiej pracy, może do końca nawet nie zdając sobie sprawy i wydawało się, że tego czasu trochę jest, tego czasu okazało się, że jest za mało i zdajemy sobie sprawę, że niektóre tematy nie zostały wyczerpane, że to jeszcze, ale to dobrze może nawet. To jest taki przyczynek do tego, natomiast zależało mi przede wszystkim na tym, żeby jednak ta publikacja się ukazała, bo jeżeli teraz by się nie ukazała, to znowu minęłoby wiele lat i jej by nie było. Jeżeli chodzi o źródła, no to tutaj w Archiwum Państwowym w Opolu jest tak zwana skrzynia Padewica. Był taki historyk, ksiądz i ona do końca nie jest jeszcze rozczytana. Ale mówimy o takich, on przepisywał też źródła łacińskie, które zaginęły. Także to jest pewne źródło takie jeszcze do odkrycia. Jeśli ja mogę jedno zdanie, to
W cudzysłowie oczywiście wygłoszę taką tezę, że jeśli chodzi o badanie nad Nysą, to do końca XIX wieku to jest w miarę, nazwijmy to łatwe i przyjemne. Nie mówmy tego mediewistom oczywiście. Ponieważ te dzieje tego miasta no, są opisane przez kilku historyków z tego rodzaju metodyką, oni próbowali się przypisywaniu źródeł, więc to jest do czego się odnieść. Zdecydowanie gorzej jest oczywiście, jeśli spojrzymy na okres międzywojenny, bo poza paroma przyczynkami, oczywiście poza Józefem Kunickim, który tę kulturę wysoką zrobił, ale się uwalnił i powiedział, że nie będzie pisał o XX wieku, on się zajął okresami wcześniejszymi. Okej, okay, sorry, przykro mi. To niestety, no te źródła, jest tego niebyt dużo, ale no nie ma takich źródeł, nazwijmy takich, że siadamy, i peronowskich nazwijmy proszę, że siadamy, jest jedna jednostka i są dzieje polityczne miasta na przykład. Nie, to jest porozrzucane, trzeba by nad tym usiąść. Naprawdę ja też mam wrażenie, że okres hitlerowski to właściwie nie da co skreślić, bo to jest tylko zasygnalizowane, ale no też był problem, była koncepcja merytoryczna, była określona objętość. Jak człowiek się zadał zapisanie, ja napisałem 40 stron o okresie 18-22, a miałem napisać 60 stron. To nie byłem tak mądry, pani profesor Grudniewicz, która pisała. Ale ogólnie trzeba powiedzieć, i dobrze zrobiła. Tak, że jeżeli chodzi o objętość, to tego materiału zebraliśmy więcej niż wcześniej zakładaliśmy. Tak, tak. Ogólnie. Stąd też ta objętość wcześniej była określona, ale poszerzyliśmy nieco. Tak samo te źródła najnowsze. Tutaj wcześniej z panami rozmawialiśmy, chociażby ikonografię, chociażby fotografie, nawet już współczesne, po 90 roku. Tego jest mnóstwo, wydawałoby się. Ale żeby znaleźć coś konkretnego, to wcale nie jest takie proste. To, co jest w archiwum, okej, jest to w jakiś sposób już uporządkowane, ale to, co nie jest w archiwum, no, dotrzeć trzeba do odpowiednich ludzi, którzy jeszcze to mają i pamiętają, co mają. To dużo było pracy, no, ale się udało. A największe zaskoczenie było znalezienie w archiwum? Największe zaskoczenie, co znaleźliśmy w archiwum, tak? I gdzie? To mnie pani teraz zaskoczyła, bo w sumie właściwie wiedzieliśmy wszystko, nie? Tylko niektóre rzeczy okazały się inaczej interpretowane i pewne legendy wokół nich obrosły, a tu się okazało, że nie, że to jednak nie było. No chociażby ja już wcześniej mówiłem o tym, o tej darowiźnie księcia Jarosława Opolskiego. Nie ma źródeł. Nie wiemy, czy to było, czy tego nie było, prawda? Obrosło też w pewne legendy już te Festung Neisse w 1945 roku, prawda? I ta obrona Nysy, no, która jednak nie była taka, jak niektórzy myśleli. Tak samo we wcześniejszych źródłach no, wychwalano tutaj Armię Czerwoną i obwiniano za zniszczenia Niemców. No, z kolei teraz w drugą stronę to poszło. To nie Niemcy, tylko to ci źli czerwonoarmiści. No, zawsze prawda jest gdzieś w środku, prawda? Znaczy, przy Nysie trzeba powiedzieć, że te uliczki były tak wąskie, oni inwestowali tę straż pożarną, dlatego że no, tam tak. Niebezpieczeństwo pożaru było ogromne. No, jeśli nie ma strażaków, no to kto to ma gasić? Nie, Nysa tak wypaliła się zupełnie tak, w taki sposób, że nie miał kto tego gasić. Też te zdjęcia tu były jednoznaczne, świetnie zestawione, że mamy już, no nic się nie ustawia z dziełami po siebie w trakcie walki, to w rynku, raczej było po walkach. Tak. Walka już nie ma mowy, bo wszystkie większe miasta tutaj, czy nawet Opole, czy nie były, nawet jeśli miały formalnie na papierze status miasta twierdzy, to i tak praktycznie nie dało się ze starcami, dziećmi zorganizować obrony, więc całe przedsięwzięcie feldmarszałka Schönera i kilku innych polegało na wycofaniu się do poziomu gór, przerzucenie powiedzmy na zachód w kierunku armii amerykańskiej, tam się poddania, co oznaczało, że praktycznie nikt nie podejmował tutaj żadnych większych działań zbrojnych.
Co nie znaczy, że jak się weźmie raporty Oberkommando der Wehrmacht, to tam jest mowa o bohaterskiej obronie i czynach. Takie same doniesienia z mediów propagandy radzieckiej również mówiły o zaciętych bohaterskich walkach. O ilości zdobytego sprzętu, ja, który był zawyżany. Natomiast potem spoglądając na to, no to dowiemy się, że to musiała być przyczyna dość prozaiczna. Po prostu mordy, gwałty, rabunki i zacieranie śladów zbrodni. Nie? I nawet nie ma mowy jakiejkolwiek straży pożarnej, bo po prostu nie było. Jeżeli ktokolwiek był żyw, a nie był jeszcze w Wehrmachcie, wtargnął do Volkssturmu, a Wehrmacht radzieccy traktowali Volkssturm jako po prostu rozstrzeliwali na miejscu, kiedy dzieci ich starcą. Więc tam nawet fizycznie miał kto tego gasić, więc przypuszczam, że to było typowe działanie. Rosjanie wiedzieli, że pewnie to pozostanie w Niemczech, nie wiem, że granice się przesuną, więc zreagujmy, co się da. Pamiętajmy też, że jak gdyby, może to nie jest tak jednoznacznie dostrzegane, ale tuż przed zdobyciem Nysy, na tydzień przed zdobyciem Nysy, Rosjanie zdobyli, oswobodzili obóz Lambsdorff i widzieli, co tam się stało z wieńcami radzieckimi. To też mogło mieć jakiś wpływ na to, jak potraktowano to miasto, które tuż za tym było. Takie materiały były w propagandzie wykorzystywane, były wcześniej przygotowywane, dostosowane, czy wyzwolenie, czy zdobycie obozów Auschwitz i tak dalej. Potem tego typu filmy pokazywano na spotkaniach, pogadaniach. Tylko, że ci żołnierze akurat tak dalej. Fizycznie, te jednostki, które w tym rejonie działały, też działały tutaj później w Mysie. Zachowały się archiwalne zdjęcia z wejścia. Po wejściu Armii Czerwonej z Lambsdorff i tysiąc. Także to się pojawiało właściwie w każdym mieście, w tym samym Opolu. Właściwie nie było miasta, które by tutaj zostało zajęte. Nawet tam, gdzie było bez walki, to było, jak wiemy, jak pan zauważył, utrzymano 9 maja. Potem jak ten cały Dolny Śląsk zajmowany, wszystkie te lordy i tak dalej. To wiemy, że tam w ogóle walk nie było, bo mogło czymkolwiek i tak plądrowane, niszczone, skradane, czy ciągi jechały z powrotem do nas. No, krótkie pytanie, już 45 rok, miesiące później, kiedy przyjeżdżają tak zwani repatrianci, czyli ta nowa ludność polska. Powiedział pan, że rozebrano Nysę na cedły. Czy były jednostki, czy była świadomość, jak ważną kulturową miastem jest Nysa i czy podejmowano próby ratowania tego dziedzictwa wbrew odgórnym działaniom? Dobrze, że pani przypomniała. Otóż tak, tutaj taką jednostką, która zasługuje na uwagę, to jest Stanisław Kramarczyk, inżynier Stanisław Kramarczyk, który był absolwentem Politechniki Lwowskiej, ale też Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. I on tutaj przyjechał jako kierownik referatu kultury w czerwcu 1945 roku. Dostrzegł jakie, mimo tych zniszczeń, jakie to jest ciekawe miasto i jak wiele tutaj jest rzeczy. I on bardzo szybko zaczął robić wszystko, aby reaktywować to muzeum, czyli zabezpieczyć to, co się dało zabezpieczyć. I rzeczywiście w 1947 roku pojawiła się pierwsza wystawa i on zbierał, co się da, ale on też zabezpieczał to, co było można i pisał do władz ówczesnego województwa, pamiętajmy, nie było województwa opolskiego, tylko Śląsko-Dąbrowskie. Aleksander Zawadzki był wojewodą i pisał do ówczesnego wojewody właśnie takie skargi, że wbrew temu, żeby zabezpieczyć zabytkową substancję miasta, robi się wyburzenia, no bo równolegle z tym wszystkim, to o tym nie zdążyłem powiedzieć, pokazać jeszcze tych zdjęć, ale miasto podpisało z wysłannikiem rządu do spraw rozbiórkowych, zachowały się dokumenty, podpisało umowę na dostarczanie cegieł rozbiórkowych. To miało pewien sens, żeby rozbierać to, co jest uszkodzone, ale oni, żeby wywiązać się z tego i dostać premię, to zaczęli burzyć też to, co można było odbudować. I dowodem na to jest ten fragment tak zwanej Staruchki, czyli na rogu Rynku i ulicy Brackiej, budynków, które były najbardziej zniszczone z pozostałych.
ale budynki, które załapały się, kolokwialnie mówiąc, na tą odbudowę, je w tej pierwszej fazie odbudowano. I one do dzisiaj no, stanowią taką, ale to są całkowicie odbudowane budynki, tylko w takiej formie historycznej. Natomiast całą resztę wyburzono i tu jeszcze jakby zabrakło jednego zdjęcia. Otóż w Panoramie z 1950 roku ukazało się, to zdjęcie jest tutaj w monografii, artykuł o tym, jak Nysa będzie wyglądała do roku 1970. I tam mamy wyburzone całe Śródmieście, łącznie z tym charakterystycznym budynkiem Domu Wagi. Tam miał stanąć Pałac Kultury i Nauki w takim stylu jak warszawski, tylko nie tak okazały. I miało powstać mauzoleum żołnierzy radzieckich, które przesłoniłoby, no, kościoła tej bazyliki nie burzyli, ale chcieli przesłonić właśnie tym mauzoleum. I być może to było też takim powodem, że to całe Śródmieście w którymś momencie zostało do zera wyburzone. Kramarczyk przeciwstawiał się temu do tego stopnia, że dostał tak zwany wilczy bilet. Stracił posadę i dostał nakaz opuszczenia miasta. Na szczęście w muzeum zachowały się dokumenty mówiące o tym, o tych spotkaniach i o tym konflikcie na linii władze partyjne i Kramarczyk, no troszkę jeszcze popierał go wojewódzki konserwator zabytków, który jednak był w takiej no, niezwyczajnej sytuacji i ostatecznie zdecydowano, że Nysa nie będzie w formie zabytkowej odbudowywana, tylko w takiej współczesnej zupełnie. Tak, już nie to pytanie, jeśli można. Bo Urząd Miasta generalnie był w Jeżeli i tak zwany ratusz. On też został w dużej mierze zniszczony, ale czy faktycznie nie można było go uratować? Czy należało to wybudować? Znaczy, on był wypalony. Znaczy ten Stadthaus, no oczywiście, tak. Wszystko można było. Wie pani, to... W jakim stopniu był zniszczony? Ale... Czy powstanie na zdjęciach jakoś Znaczy... Myślę, że pamiętajmy, że konstrukcja tych budynków w ogóle w Śródmieściu no była taka, że to były skorupy murowane, natomiast wewnątrz to były drewniane konstrukcje, czyli drewniane skropy, drewniane więźby dachowe. To zostało wypalone, ale mury stały i to można było to odbudowywać. To powiem jako coś niemal zabawnego. Otóż w 2013, dokładnie pamiętam tą datę, przyjechali pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków i szukali kamienicy numer bodajże 15, to tutaj już numer nie jest o tyle ważny, na ulicy Biskupa Jarosława, która przylegała do dzisiejszego muzeum, do Pałacu Biskupiego, kamienicy, która została w roku 1959 wpisana do rejestru zabytków, a w roku 1960 wyburzona razem z wszystkimi. Do dzisiaj jest w rejestrze. Inny przykład, pod Nysą właśnie, miejscowość Biała Nyska, gdzie z kolei Niemcy się wycofali i bronili jej do końca wojny, był pałac Falkenhausu. Ale pałac taki neogotycki, wybudowany na wcześniejszym zamku gotyckim. I nawet w literaturze z tego okresu pojawiła się informacja o tym pałacu, właśnie z tej uwagi, że miał te korzenie takie gotyckie. I ówczesny dyrektor kombinatu PGR w tej miejscowości w roku 1972 porozumiał się ze swoim kolegą, dowódcą jednostki saperów w Nysie. Przyjechali i wysadzili to w powietrze tak skutecznie, że dzisiaj nawet nie wiadomo, gdzie to było, a pracownicy PGR-u to wszystko rozwieźli po polach, po drogach polnych, żeby zniwelować teren. I on do końca był dumny z tego, że zrobił porządek, a pałac do dzisiaj jest wpisany do rejestru zabytków. Także tak wówczas działano. Szanowni Państwo, bo już mija półtorej godziny, nie chcę tu nadwyrężać. Czyli dziękuję panu dyrektorowi za przybycie, jeszcze raz gratulacje za koncepcję i przeprowadzenie tego dziękuję bardzo. Państwu dziękuję. Pana też zasługa.